Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na swoim kanale i dzisiaj zapraszam na denko, denko produktów, które zużywałam w czerwcu. Zejdę trochę kamerą niżej, żebyście mogli zobaczyć te produkty. Zaczniemy od takiej wody męskiej, toaletowej. Nawet znalazłam ją w obecnym katalogu. Jest to oczywiście woda Oriflame woda toaletowa czarny pieprz lawenda jakord ambry wysoka koncentracja zapachu ten zapach bardzo szybko zużył mój syn i bardzo mu się ten zapach podobał bo jeśli mu coś się nie podoba to nie zużywa tak szybko no i taki typowy taki męski świeży z dużą nutą wyczuwalnej lawendy zapach polecam 50 50 ml, zaraz zobaczymy. Tutaj chyba będzie informacja. 75 ml. Te męskie wody zawsze są większe. Tu będę odkładać te produkty, które już omówiłam. Dalej mam taki płynnicelarny Diamond Cellular I on w tym następnym katalogu, który będzie. Czyli następny katalog to będzie już katalog 10, on będzie w promocyjnej cenie, dobry płyn, ale powiem Wam szczerze, że jakiejś takiej różnicy ogromnej pomiędzy tym płynem a tym, który też zużywała moja córka, trochę ja zużywałam, tak na zmianę. Optimals, takie jeszcze stare opakowanie, kiedyś w promocyjnej cenie kupiłam, to powiem Wam szczerze, że takiej ogromnej różnicy nie zauważyłam. Więc dobry płyn, ale myślę, że w tej takiej cenie około 50 chyba złotych on bodajże kosztuje to pewnie bym go nie kupiła. Myślę, że najwyżej 20 złotych i to przecież. Wydaje mi się, że to już jest cena taka najwyższa, bo przecież jest to tylko płyn mitylarny, Tak patrzę, ile on ma mililitrów 200-200 mililitrów. No, opakowanie rzeczywiście takie ekskluzywne dobrze się z tego korzysta, no ale mimo wszystko. I następny produkt, który zużyłam, to jest taka esencja. To właściwie jest tutaj zapisane jako tonik, ale ja to traktuję jako taką esencję tonizującą Royal Velvet, której też już nie ma w katalogu, a która mi się bardzo dobrze sprawdzała po umyciu twarzy i czekam aż się wchłonie, i, 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 i taki, taki pierwszy krok nawilżenia skóry, więc też fajny produkt. Tego produktu już nie ma w katalogu. Ten produkt został zastąpiony przez taką esencję tonizującą Now Age. Więc dobrze mi się z tego korzystało. Później, jak już jesteśmy przy twarzy, to do usuwania makijażu Optimals, Age Revive, taki, takie mleczko zużywałam. Też bardzo, bardzo mi się to mleczko podobało chętnie bym jeszcze takie zakupiła i jeśli będzie gdzieś tam w katalogu to chętnie kupię 150 ml, tylko nie wiem czy, czy te mleczka jeszcze są bo ja na przykład lubię jeśli mam jakiś podkład to lubię użyć wacika, mleczka czy płynu micelarnego a potem dopiero myję jakimś płynem, żelem do, do twarzy i jeśli już jesteśmy przy tym to moja córka korzystała właśnie z z takiego żelu, w formie żelu, takiego płynu, nie płynu, tylko takiego micelarnego żelu do mycia, do mycia twarzy, no ale nie zużyła, ona gdzieś tyle zostawiła i mówię, że zaraz już sobie coś lepszego, no a ja, żeby nie wyrzucać, to korzystałam, bo <coughs> staram się do końca, przepraszam, <coughs> zużyć produkty, które kupuję, tutaj wybrałam wszystko, do mycia twarzy, czyli najpierw nakładamy troszeczkę, na, wyciskamy, tak, nakładamy trochę na rękę, rozprowadzamy wodą, zmywamy. I ja właśnie po skorzystaniu czy z płynu nicelarnego, czy właśnie z tego, z tego mleczka, dopiero później. Korzystam właśnie z, z tego, z, z jakiegoś żelu do mycia twarzy, a potem jeszcze nawet tonikiem, żeby szczególnie teraz latem, gdy ta twarz się poci, to żeby bardzo dobrze wyczyścić ten twarz, ponieważ ja mam rozszerzone pory i mam skłonność do wyprysków, więc bardzo dbam o to, żeby nie, nie miała, żeby skóra po prostu była dobrze wyczyszczona, wymyta. Wy, wypielęgnowana, żeby tych wyprysków się więcej nie pojawiło i myślę, że to jest dobry produkt, słuchajcie, to jest produkt z Biedronki i ja bardzo kiedyś jeszcze częściej kupowałam, teraz częściej korzystam z tych produktów Oriflame, ale to jest bardzo dobry żel, taki micelarny. Co jeszcze mam? Chciałabym Wam pokazać od razu taką maseczkę nowej, któreś z kolei już moje opakowanie. Ją się nakłada na noc, na krem I ja bardzo tę maseczkę lubię, ona w, obecnym, w obecnie trwającym katalogu słuchajcie, w tym dziewiątym jest w promocyjnej cenie bo ja ją ja widziałam że, i zaraz pokażę Wam również od razu um, jej cenę taką tylko patrzę, gdzie ona może być nie mogę znaleźć o, jest. Słuchajcie, ona jest w jej taka cena regularna to 99,90. W tym katalogu 49,90. I tutaj oni piszą, że wyraźnie zmniejsza oznaki zmęczenia już od pierwszego użycia. 82% potwierdza. I tutaj y, wzmacniasz upiększającego snu. Y, olejek Incha inci masło kupasu, pomagają przywrócić wilgoć. I zdrowie bariery skórnej, a kwas zwiększa poziom nawilżenia. I ja muszę powiedzieć, że ja z tej maseczki korzystam wtedy jak mam taki jak na moją skórę trochę słabszy krem. To znaczy słabszy w tym sensie no że nie z tej wyższej półki bo u mnie najbardziej to się sprawdza nowejcz. I jeśli takiego kremu dobrego nie mam, na przykład korzystałam teraz z Optimals tego kremu na przebarwienia na noc i on mi nie wystarczył, ponieważ nie dawał mi jeszcze takiego silnego nawilżenia skóry czego ja potrzebuję na noc i w związku z tym bardzo często takie czułam mimo użycia i serum na przykład i nawet tego kremu, to takie ściągnięcie skóry i wówczas bardzo dobrze mi się sprawdzała ta maseczka, bo jak mam bardzo dobry taki krem odżywczy na noc, to wtedy nie potrzebuję ale tak to to ściągnięcie jednak yy, no, yy, no nie pozwala mi normalnie funkcjonować, zasnąć nawet w nocy, ja muszę czymś jeszcze posmarować. Jeśli nie maseczka to jeszcze raz z drugim jakimś kremem, bo to mi nie wystarczy, więc ta maseczka bardzo dobrze yy, mi się sprawdza i oni tutaj zalecają, żeby ją stosować ze, ze dwa razy w tygodniu. Ja się przyznam, że jak na przykład mam taki krem, to, kilku, to nawet 3-4 razy korzystam z, tego, z tej maseczki, a nawet bywało tak, że codziennie, bo nie mogłam sobie z tym poradzić. Dalej, słuchajcie, co jeszcze mam? Bardzo, bardzo fajny. Taki mm, krem do stóp i on w tym katalogu, ja go bardzo chciałam, krem to taka maska y, funkcjonuje, tak szukam w katalogu, że to jest i tego nie było i dalej nie ma, bo drugi raz moja córka składała zamówienie i dalej tego nie ma, czyli taka jest to intensywnie nawilżająca maska do stóp Fit Up i niestety już tej maski nie było od początku pierwszego dnia katalogu. Yy, formuła z intensywnie odżywczymi składnikami, gliceryną, woskiem, pszczeli, masłem, sza oraz kompleksem mi, mineral. I tego niestety nie ma, a ja bardzo, bardzo lubię tę maskę. Yy, szczególnie latem, gdy ta skóra stóp staje się taka szorstka, bo ja bardzo często chodzę w jakichś tam klapkach z psem, po takich piaszczystych drogach. Często myję stopy, no te sandały wiadomo. No to ona świetna jest na lato, i bardzo żałuję, że wcześniej jej nie kupiłam. Nie myślałam, że będą właśnie takie braki tej, tej maski. Ona też ma taki fajny, odświeżający zapach, i naprawdę, słuchajcie, polecam. No, wiadomo, jak jest taka regularna cena, to trochę drogo 29,90, tak, 16,99. To myślę, że cena w sam raz. Poza tym mam jeszcze taką maskę do rąk, którą też bardzo lubię Swedish Spa Jak krem na noc traktuję, i to już też któreś z kolei moje opakowanie, opowiadałam Wam nieraz o nim. Mydełka, trochę duże są to mydła i w kolejnym katalogu na przykład to będzie w takiej promocyjnej cenie, bo w najniższej cenie roku, bo to mydło w ogóle ma aż 90 gram, więc to jest duże mydło. I to Discover to jeszcze też takie mydełko, które już teraz się nie pojawia w katalogach. Co najwyżej sprzedażowych, ale też je bardzo lubię. I to też jest dobre mydło, ale ten zapach jakiś tak mi nie powalił. Mógłby być przyjemniejszy, taki bardziej intensywny. Taki bardzo, bardzo delikatny zapach. Ale mydełka ogólnie bardzo, bardzo polecam i lubię. Te w, w kostce. I mam jeszcze mydło w płynie Discover. Hollywoodski sen. Bardzo takie duże mydło kupiłam. I to było, wiecie chyba 750 ml. Długo korzystałam z tego mydełka i naprawdę te mydła wpłynie, żele właściwie wpłynie. Ktoś mi nawet zwrócił uwagę, że to są żele, nie mydła, chociaż ja często tam nie stosuję te, te, te pojęcia. Więc staram się, będę starała się poprawić. No to ten żel bardzo na no bardzo długo mi starczył. I szkoda, że już tego żelu nie ma, ale są inne. Można spróbować z innymi i produkty. Od razu powiem Wam jeszcze, że zużyłam takie próbki. Tutaj próbki takie to jest y, łąd y, taka śmietanka y, krem, tu oni coś chyba nawet o tym piszą i to jest tak unikalna konsystencja y, żelu z pamięcią kształtu tu skóry, karmią ją nawilżającymi smakołykami, formuła została zaprojektowana by y, noc pozostawała, by nano, nie to nie to to jest ten łąd, a to jest puszysty krem, który rozstawia się na skórze pozostawiając uczucie kłodu, miękkości, odżywienia, rozpraszające światło, pudry, zapewniają idealne półmatowe wykończenie i jednak to słuchajcie moje, to opakowanie pewnie jest super i pewnie bardzo dobrze będzie się korzystało z tego kremu ale to nie jest y, dla y, osób takich starszych, myślę, że to jest krem dla nastolatek myślę, że to jest krem dla Dziewczyn po dwudziestce i to tak wiecie, bo ma dwadzieścia trzy, cztery, góra pięć, sześć lat, a tak to chyba nie, bo to jest naprawdę taki krem, chyba że no, są różne kobiety, różną mają skórę, ale to... Do jakiejś takiej cery naprawdę tłustej, może? Bo do takiej, jak ja już teraz z wiekiem, skóra zrobiła się taka sucha, no to na pewno nie. Zdecydowanie mi za mało jest. Nawet jak na serum, to i tak za mało, więc ja go sobie nie kupiłam i nie kupię. I tak samo jest z tą maską Łąd, to też dla młodych dziewczyn. Dla młodych dziewczyn, dla starszych po 40. I nawet i po 30, to jednak ta zdecydowanie ta, ta jest za słaba, fajna jest, ale myślę, że, że ta jest lepsza, a w podobnej cenie z nowej. Więc takie jest moje zdanie, bo tutaj jest, ym, że to można, unikalna konsystencja żelu, z pamięcią kształtu, karmi ją nawilżającymi smakołyskami. Formuła została zaprojektowana tak, żeby przez noc pozostawać na skórze, a nie na poduszce. No i oni tu nie piszą właściwie czy to na krem, czy nie, można pewnie i tak i tak. Jako zamiast kremu też pewnie. I ta, ta maseczka jest lepsza niż ten krem, takie jest moje odczucie, dla mnie osobiście. Ale dla młodej dziewczyny mimo wszystko i tam szału takiego nie było, więc myślę, że jak, jeśli jest produkt lepszy, to po co zawracać głowę, chociaż oni tutaj pokazują, że ten łąd to pielęgnacja plus efekt makijażu bez makijażu, naturalne składniki, hybrydowe, zaskakujące formuły, produkty wegańskie, przyjazne środowisku. Nawet wiecie, te hasła, to pokazywanie tych młodych dziewczyn to wyraźnie wskazuje, że to jest dla, młodych, dla młodzieży. Poza tym mam jeszcze taki mm, Taki, taki, co to jest, jak oni to nazywają. Słuchajcie, muszę popatrzeć sama, nie wiem co to było już. To chyba było mm, taki, mm, taki środek mm, na utrwalenie fryzury. Taki, mm, na przykład zrobić kółcyk, utrwalić fryzurę, żeby te włosy nie wypadały. taki Coś podobnego do lakieru, ale ja muszę powiedzieć, że mi to się nie sprawdziło wcale, wcale. Więcej tego nie kupię. Będę na pewno już nalazam z Oriflame, nawet kiedyś Wam filmy pokazywałam. Tamten produkt jest o wiele lepszy. To jest taki produkt przeciwko wypadaniu włosów, a się okazuje, że bardzo dobrze się sprawdza dla utrwalenia fryzury. Tam zresztą po rosyjsku można przeczytać, że on jest dla utrwalenia fryzury, a ten nie, nie polecam. No i jeszcze moja, moja córka swój ulubiony szampon Head Shoulders, yy, ona lubi ten szampon i on jest bardzo fajny, bardzo dobry, ale jak ja mam malowane włosy, to on troszeczkę wypłukuje kolor tych włosów, także dla mnie nie. I yy, chcę pokazać wam, że jeszcze kończę taki zestaw trzech produktów do konturowania twarzy. Tutaj właśnie był już praktycznie go nie ma. Taki bronzer. Tutaj bardzo taki, wiecie, no, bardzo, bardzo, bardzo taki jaśniutki, subtelny rozświetlacz. Tak, zaraz y, Wam pokażę. Tam jest też, są wskazówki, jak to pokazywać. No i i i róż. Bardzo fajny produkt. Bardzo mi się dobrze z niego y, korzystało. Pokażę Wam zaraz. Tutaj właśnie jest brązer, tak? Pokazane, jak to korzystać. Tutaj róż i rozświetlacz też. Tutaj więc produkt bardzo, bardzo fajny. Mamy w zapasie inny. I chcę jeszcze Wam pokazać, czy skończyła mi się taka kredka. Taka właśnie taki cień w sztywcie. Też bardzo fajny, taki szary. On bardzo ładnie zastyga. Nawet drugi wzięłam, żeby Wam pokazać bo mam, zakupiłam sobie, on bardzo, bardzo. O, widzicie? Można z pędzelkiem rozprowadzić, on się ładnie rozprowadza, a potem jak zastygnie na powiece, to jest no, rewelacja. Ja lubię takie właśnie te cienie, bo one rozjaśniają oko. I w pewnym wieku to rozjaśnienie jest potrzebne. To, to jest takie jeszcze starsze opakowanie, to z tej gazetki wyprzedażowej, bo teraz te cienie mają takie nowocześniejsze, troszeczkę, mm, troszeczkę takie inne opakowania. One na przykład. I te, chyba mniej się świecą, tak mi się wydaje. To mam taki róż. I one już takie są mniej świecące, wydaje mi się. Te, te, były, te starsze były takie bardziej, bardziej błyszczące w ten sposób. No, i to wszystko, co Wam na dzisiaj przygotowałam. Jeśli film się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału. Jeśli chciałabyś podzielić się opiniami na temat tych produktów, może je znasz, może któreś cię zainteresowały, chcesz o coś zapytać, to bardzo proszę. No, i do następnego razu. Cześć!